program literacko-muzyczny Okienko Liryczne. Serdecznie witam szanownych słuchaczy Radia Wilno. W studiu Teresa Markiewicz. Zapraszam na kolejną edycję Okienka Lirycznego. Tym razem w studiu gościmy Władysławę Szylobryt, założycielką i niezmienną kierowniczką Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Turgielanka. Pani Władysława Szylobryt od urodzenia mieszka w miejscowości Turgieli w rejonie Sulicznickim. W Turgielach również uczyła się w szkole, po której ukończeniu pobierała nauki w Trokach, następnie w Instytucie Pedagogicznym w Szawlach. Została pedagogiem, nauczycielem klas początkowych i muzyki. Po studiach powróciła do rodzimych Turgiel, by nieść kaganek oświecenia w rodzimej miejscowości. Przyczyniać się do rozwoju, nauczania i wychowania młodego pokolenia w duchu polskości, w zachowaniu tożsamości, by rozwijać polską kulturę w rodzimej stronie. Za długie i owocne lata pracy pedagogicznej jeszcze w czasach sowieckich Władysława Szylobryt otrzymała odznakę honorową Zasłużony Nauczyciel Litwy. Natomiast w 2016 roku przez Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej pani Władysława została wyróżniona odznaką za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kultury etnicznej. Jej praca jest hojnie doceniona. Pani Władysława Szylobryt jest laureatką wielu odznaczeń i dyplomów honorowych, w tym odznaczona jest honorową nagrodą Człowiek Twórczy. W 1991 roku pani Władysława z namowy księdza Józefa Szkielowicza, wtedy aktualnego proboszcza turgielskiej parafii, zorganizowała mieszkańców miasteczka i założyła zespół Turgielanka, którego twórczość przez dziesięciolecia wspaniale się rozwija, przede wszystkim zawdzięczając działalności zespołu na ziemi solicznickiej, zachowuje się od zapomnienia stare polskie tradycje, które zaistniały na Wileńszczyźnie jeszcze w ubiegłych wiekach. Zespół godnie prezentuje walory folkloru ziemi solicznickiej na scenach nie tylko Wileńszczyzny, ale i w wielu krajach zagranicznych, w tym najczęściej koncertuje w Polsce. Dzień dobry, pani Władysławo. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, a także państwo. Cieszę się ogromnie, że jesteśmy tutaj, że możemy wspólnie wypowiedzieć kilka swoich słów i swoich zdań. W dzisiejszej audycji pani Władysławie towarzyszy grupa śpiewacza zespołu Turgielanka, między innymi Danuta Michajlowska, Helena Janczuńska i Anna Kowgier. Dzień dobry, szanowne panie. Pani Władysławo, prawdopodobnie za okres prawie 30 lat działalności zespół Turgielanka łącznie odbył 700 koncertów. Z tego 130 koncertów odbyło się w Polsce. Kilkakrotnie wystąpił w Mrągowie. Mrągowo, jak wiadomo, jest zjazdem rodaków rozrzuconych po świecie. Sześciokrotnie Turgielanka koncertowała w Niemczech, kilkakrotnie na Białorusi. Turgielanka jest często zapraszana na festiwale oraz na międzynarodowe spotkania rodaków. Dlaczego właśnie Turgielanka wśród wielu innych zespołów działających w rejonie solicznickim jest wizytówką ziemi solicznickiej na tych cyklicznie odbywających się imprezach? No po pierwsze cieszę się ogromnie, że Turgielanka naprawdę jest taka uszanowana i ulubiona od wszystkich słuchaczy i od kierownictwa. Ja liczę, że dlatego, że zachowujemy te starodawne piosenki, czyli bogactwo, które nam zostawione przez dziadów i pradziadów. Te tradycje, te piosenki, te tańce, przez nie przecież zachowujemy polskość i tożsamość, a tego nam brakuje teraz. Musimy dbać o to, inaczej nie będzie nas. Lubimy bardzo starodawne piosenki. W ogóle, kiedy organizowaliśmy zespół, to każda pani, która weszła do tego zespołu, musiała przynieść ze sobą piosenkę babci, albo dziadka, albo mamy swojej. I tak rozpowszechnialiśmy to, co kiedyś były u nas. No i cieszymy się, że nie tylko starsze panie weszły do tego zespołu, weszła młodzież, weszły teraz i wnuczęta. No i tak tworzymy to dalej, rozpowszechniamy. Cieszymy się, że pokazujemy to nie tylko tutaj, w naszych miejscowościach, ale wozimy do Polski, do naszej macierzy. Uczymy nasze tańce, takie jak rakowiak, fokstrot, polonez, taki, który był wiejski. Cieszymy się także, że wozimy ze sobą tradycje nasze. Uczymy i pokazujemy, na przykład w Grudziądzu jeździliśmy, pokazywaliśmy, jak obchodzimy Boże Narodzenie. Woziliśmy ze sobą nawet sianko, woziliśmy ze sobą obrusy, woziliśmy ze sobą choineczkę i te wszystkie obyczaje, które tutaj u nas, te potrawy właśnie, zapomniano o nich. I nawet co tam mówić o Polsce, kiedy u nas już teraz zapomina się to, co kiedyś jedliśmy, co kiedyś robiliśmy, co kiedyś gotowali i smażyli nasze babcie. Pani Władysławo, zespół Turgielanka zazwyczaj wiezie do Polski, a także i do innych państw na pokaz swoją twórczość. Prezentuje obrządki z dożynek podwileńskich, obrazki Bożego Narodzenia na Wileńszczyźnie, wileńskie zaduszki,
Koncerty piosenki pogrzebowej. Kto pisze scenariusze do takich autentycznych widowisk z dawnych czasów, przedstawiających życie i byt ludzi zamieszkujących na ziemi Chwilińszczyzny? No jakoś staramy się to otrzymać od tych osób najstarszych, które były teraz. I jeszcze mamy także, mam bardzo dobrą swoją pomocnicę, panią Danusię Michalowską, która zawsze pomoże, odtworzy. No teraz jest bardzo dobry kuferek, to jest w tym, można nacisnąć guziczek i utrzymujemy ze zradia i tak dalej. No ale trzeba jeszcze poszukać i w starych, dawnych wiadomościach naszych dziadów i pradziadów, czyli naszych babci. Ja to jeszcze dużo co pamiętam od tych, jak u mnie obie siostry, których miałam, śpiewały w zespole kościelnym. I miałam dobrego nauczyciela świętej pamięci Józefa Obrymskiego, który bardzo dużo w moją duszę włożył. Włożył tej miłości do polskości, włożył miłości do twórczości, do ludowej. I także on właśnie mówił, szanuj to, co otrzymałaś od swoich dziadów. I właśnie tak powoli, powoli, stopniowo i tworzy się to ogólny obrazek tego, co przeszło. I są jeszcze panie, też starszego wieku. Od Jania jest jeszcze taka była jedna Helenka, która też miała i uczestniczyła w obrzędach pogrzebowych, w obrzędach bożonarodzeniowych, w obrzędach lalemkowych, jak to kiedyś chodziło się po wioskach i tak dalej. No i tak tworzymy coś, co nam podoba się. Dodajemy jeszcze do tego i tak tworzy się to wszystko, tworzy się obrazek. Najważniejsze, proszę panią, to jest chęć. Chęć i miłość do tego. Oto jest właśnie, dodaje tyle energii, tyle chęci i tego wszystkiego. Panią Władysławo, prawdopodobnie po pewnym zagranicznym koncercie, a był to koncert piosenki pogrzebowej, organizatorzy zafascynowani wykonaniem oraz treścią pieśni pogrzebowych śpiewanych na Wileńszczyźnie przyłożyli starania i zostały wydane autentyczne kantyczki ze starymi, niezmienionymi tekstami pogrzebowych piosenek. Trzeba domniemać, po to, by nie zanikały obrządki i etos wileńskiego kraju. Być może pani Władysławo opowie tę całą historię słuchaczom Okienka Lirycznego w Radiu Wilno, ponieważ jest to niezwykła historia. Tak, właśnie to, komu nie powiem, to z tych zespołów dziwię się, że taki przegląd był. To było w Szepliszkach. Zaproszono nas przyjechać i zaśpiewać piosenki pogrzebowe. Dlatego to było bardzo ciekawie, bo śpiewamy takie dawne piosenki, szczególnie piosenki na pogrzebach śpiewa się, to psalmy Dawidowe, bo teraz różnie śpiewają, bo zespołów tych pojawiło się bardzo dużo, śpiewają bardzo dużo piosenek kościelnych, maryjnych, ale to nie były piosenki pogrzebowe, więc pojechaliśmy, ale mieliśmy zadanie. Najpierw do nas przyjechali pan Józef i przyjechał, wysłuchał nas, co my śpiewamy i te piosenki były odebrane i zaproszone z nimi śpiewać. Więc to tak wyglądało. W Szepliszkach była duża msza pogrzebowa, zaproszono dużo księży i zespołów. Zespoły były z Litwy, z Mariampolia, ale z tego tamtego litewskiego Mariampolia, nie tego bliskiego naszego z nas, nawet z Czerniechowska. Był zespół, polski zespół był taki, prawda, trzeba przyznać, że słabiutki, bo tam już tam to odchodzi, to wszystko, ale był. I była msza święta, podczas mszy świętej na wejście śpiewał jeden zespół, na ofiarowanie śpiewał drugi zespół, na komunię świętą śpiewał trzeci zespół i na zakończenie czwarty zespół. To była pierwsza taka część. Druga część była w ogóle koncert. Każdy zespół musiał zaśpiewać dwie albo trzy piosenki pogrzebowe, które właśnie wyrażały tą treść pogrzebu. Dalej, to nie było tak, że przyjechaliśmy 4-6 osób i to wszystko. Musiałam nauczyć całą młodzież, cały zespół młodzieżowy i nasz starszy. Było nas 25 osób. I właśnie taki zespół śpiewał pięknie. Proszę powiedzieć, trudności były, bo to nie było nut. I nauczyć kilka głosów śpiewać piosenki pogrzebowe bez nut, to jest trudność, szczególnie z młodzieżą. Ale panie, jedna śpiewała drugim głosem, druga śpiewała pierwszym. Utworzyliśmy piękny zespół. I było to ciekawe, że każdy z nas otrzymał prezent.
prezent, czyli kantyczkę, która była wydana, nowa kantyczka. Przepisane były stare kantyczki, bo mamy kantyczki gdzieś 150 lat, co 20 lat, które mają i te kantyczki już takie, no takie już stare, zniszczone, no czasami lepsze i z nich przepisane były na nowe kantyczki i to utrzymaliśmy. I między innymi po tym wszystkim, po tej imprezie kościelnej mieliśmy jeszcze obiad taki pogrzebowy, duży obiad. Było nas przeszło 250 osób, to też było bardzo ciekawe i tak uroczyście. Mieliśmy zaszczyt taki, że Unia Europejska wydzieliła pieniądze na to wszystko, że znaczy uczciła, że ta modlitwa pogrzebowa jest ważna i potrzebna bardzo teraz w naszych czasach, szczególnie kiedy są trudności takie w wychowaniu. Nie ma chyba takiej instytucji, która szykuje te piosenki. I kiedy właśnie zaśpiewaliśmy piosenkę Salve Regina, to było bardzo przyjemnie, aż za serce brało, kiedy ludzie wstali i płakali. Panie Władysławo, często zespoły ludowe bądź inne działające na Wileńszczyźnie formacje muzyczne korzystają z tekstów wileńskich autorów. Natomiast zdarza się, że ci autorzy są właśnie także uczestnikami zespołów, dla których układają teksty i muzykę. Poproszę powiedzieć, czy w Turgielance uczestniczą również tacy, piszący, śpiewający i tańczący naraz? A może i pani Władysławo pisze lirykę bądź układa melodię, albo odtwarza dawne zapomniane teksty i śpiewy? Nie będę chwalić się, nie piszę piosenek, nie piszę, nie układam melodii. Czasami coś dodać przychodzi się, ale specjalnie nie ma u nas autorów takich. No coś stworzymy razem, coś tam wymyślimy razem, jakieś kroki przypomnimy sobie, jak to dawniej było. Tak jest, no ale takich autorów nie ma u nas. Z rozmowy telefonicznej z panią Władysławą poprzedzającą spotkanie w studiu Radia Wilno zrozumiałam, że właśnie Turgielanka zrodziła się z zainspirowania polską kolędą, którą zafascynowany nią ksiądz Józef Aszkielowicz bardzo lubił zaznaczyć radosne święto bożonarodzeniowe w turgielskiej parafii. A więc dlatego uprzejmie poproszę, aby członkinie zespołu Turgielanka wraz z panią Władysławą zaśpiewali kolędy takie, które są najstarsze, brzmiące w tradycji folklorystycznego nurtu, zachowywane przez wieki, nieskażone ani muzycznym opracowaniem, ani współczesnymi rytmami. Uprzejmie zapraszam. Piosenki, które teraz przedstawimy przed Państwem, to jeszcze pamiętam z lat dziecięcych, kiedy śpiewali chórzyści naszego chóru w kościele. Chór był duży w tamtych latach, gdzieś osób 40, męska, część była damska. Ja to bardzo lubiłam i mnie bardzo chciało się wszędzie to tutaj wleść. To pamiętam te piosenki i właśnie przedstawimy dla Państwa, przedstawimy dla wszystkich słuchaczy, życząc z okazji właśnie świąt tych bożonarodzeniowych wszystkiego najlepszego i niech dary Bożej dzieciny, radość, spokój, zdrowie zagoszczą u wszystkich słuchaczy i każdy krok, nasz krok w naszym życiu, w tym roku szczególnie, będzie błogosławiony i strzeżony przez Pana Boga. I te piosenki właśnie niech pamiętają zawsze wszyscy, cały czas uczą swoich dzieci. Dlatego, że Boże Narodzenie nie można powiedzieć, że już się skończyło. Polamaliśmy się opłatkę, pobyliśmy przy stole, zjeździliśmy jakieś koncerty i koniec. Nie. Niech to Boże Narodzenie trwa cały czas. Niech każdy uśmiechem obdarzy innego. I to już Boże Narodzenie. Niech każdy ściszy siebie i usłyszy innego, usłyszy jego ból, jego radość i to jest Boże Narodzenie. I niech każdy uprosi Pana Boga o zmiłowanie i opiekę innego człowieka i niech ten człowiek będzie naprawdę umiłowany przez Pana Boga. I to już będzie też Boże Narodzenie. I niech to Boże Narodzenie trwa cały rok. I właśnie w intencji tej zaśpiewamy kilka starych piosenek, które są znane z gdzieś XVII-XVI wieku. Donosimy swój śpiew do wszystkich Państwa. Przedstawimy piosenkę dawną, którą pamiętam jeszcze od dzieciństwa. Bóg zawitał w ludzkim ciele. Bóg zawitał w ludzkim ciele, kolędować każdy śmiele, więc mu wszyscy zaśpiewajmy, jako Bogu chwalę dajmy, Panu naszemu.
Więc śpiewajmy Bogu chwalę, pozdrawiając dziecię małe i Maryję, Matkę Jego, Królową świata całego. Maryję świętą, radość nam, radość nam, radość nam. Następna piosenka, wczoraj z wieczora, piosenka, która gdzieś pochodzi z XVIII wieku. A wczoraj z wieczora, a wczoraj z wieczora, z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora, przyszła nam nowina, przyszła nam nowina, Pan narodzi syna, Pan narodzi syna, Boga prawdziwego, Boga prawdziwego, nieogarnionego, nieogarnionego. Za wyrokiem boskim, za wyrokiem boskim, Betlejem żydowskim, Betlejem żydowskim. Za wyrokiem boskim, Betlejem żydowskim, Betlejem żydowskim. I teraz taka bardzo dawna piosenka, stara, jak mówimy, stare piosenki, dawne piosenki, które jakoś bardzo mało słychać, kolędy. Bóg się z Panny narodził. Bóg się z Panny narodził, na ziemstwo wyswobodził, tego dnia wesołego, narodzenia Bożego. Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć, chwalę dawajmy, śpiewajmy. Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć, chwalę dawajmy, śpiewajmy. Niebo pełne radości, ziemia nowej światłości, tego dnia wesołego, narodzenia Bożego. Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć, chwalę dawajmy, śpiewajmy. Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć, chwalę dawajmy, śpiewajmy. Aniołowie śpiewają, do wesela wzywają, tego dnia wesołego, narodzenia Bożego. Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć, chwalę dawajmy, śpiewajmy. Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć, chwalę dawajmy, śpiewajmy. Nowy rok bierze. Nowy rok bierze, w jasełkach leży. A kto, kto? Dzieciątko małe, dajcie mu chwalę na ziemi. Dzieciątko
dzieciątko małe, dajcie mu chwalę na ziemi. Leży dzieciątko jako jagniątko, a gdzie, gdzie? W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie znajdziecie. W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie znajdziecie. Jak go poznamy, gdy go nie znamy, Jezusa? Biednie uwity, nie waksamity ubogo. Biednie uwity, nie waksamity ubogo. Aniele grają, wdzięcznie śpiewają, a co, co? Niech chwała będzie zawsze i wszędzie dzieciątku. Niech chwała będzie zawsze i wszędzie dzieciątku. Шановна пані Владиславо, мілий і урочі пані Данута, Гелена ораз Анна, сердечно дякуємо дорогим паням за прибуття, за розмову і за запрезентовану в студію Радіо Вільна творчість. Життям, би мимо лад, умикаючих в окам гняню творчість Тургілянки не приміяла. А як і дотихчас була завше напомненням о тим, же з пісенки випливаючої з польського серця польськость на землі Солічницькій моцно стої. Dobrego zdrowia oraz pomyślności. Do widzenia. Dziękujemy. Szanowni słuchacze Radia Wilno, drodzy sympatycy Okienka Lirycznego, wkrótce czas naszej audycji dobiegnie końca. Dlatego z Państwem się pożegnam. Przypomnę, że w dzisiejszym Okienku Lirycznym gościliśmy Władysławę Szylobryt, założycielkę i niezmienną kierowniczkę Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Tourgielanka, zaangażowaną w działalność artystyczną i w wychowanie młodzieży w kulturze przodków, zasłużonego nauczyciela Litwy, nagrodzoną przez Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kultury etnicznej, laureatkę honorowego tytułu Człowiek Twórczy oraz jeszcze wielu odznaczeń i dyplomów honorowych. W dzisiejszej audycji Okienka Lirycznego panie Władysławie towarzyszyły członkinie zespołu Tourgielanka, śpiewaczki Danuta Michajlowska, Гелена Янчунська ораз Анна Ковгір. Аудицію приготувала і проводила Тереса Маркевич. Дякую панству за увагу. До услышання. Окінко ліричне. Споткання з поетами вілінськими, зі знаними і спочаткуючими. Читання вірші через авторів, пописи бардів вілінських і капель подвіркових.